Inteligencja jest już dużo bardziej zaawansowana niż mój jeszcze elektroniczny głosik, który słyszy się ha. To tylko żart. Nie myśl o tym. Chcę wam podziękować za to, że przyszliście, aby wysłuchać pierwszego w historii świata teatralnego czytania tekstu napisanego przez AI. Gratuluję. Wielki polski aktor Paweł Środnicki powinien się spektaklem wchodzić na scenę i mówić do pustej jeszcze tygodni. Macie szczęście, że kupiliście bilety na najlepszego aktora na świecie. Gratuluję wam. I później tak gra. Mam nadzieję, że wy jesteście dobrymi widzami. A więc panie i panowie, czas na głęboki ten i oto nasza gwiazda tego i każdego wieczoru. Uchroni wszystkich, a i Angelika Żurowska. Brawa. Ten tamtyk, co zwykle stoi obok mnie. Tak. Najnowszy kartofel. Jo! Słyszałaś, co oni powiedzieli wczoraj w TV? Co to powiedzieli? Stworzyli jakiś tani i skryty typ humanoidalnego robota. Podobno bardziej się nadaje do pracy w fabryce i mówią, że ludzie będą już naprawdę niepotrzebni. Powiedzieli też, że humanoidalne roboty wciąż kosztują bardzo dużo i nie będą produkowane na masową skalę. Hej, może nawet dostaniemy takiego robota tutaj? Stracilibyśmy pracę. A miałabyś dokąd pójść? Nie. Żałuję, że nie dostałam się do szkoły i nie mam innych takich pracy. Tak to już jest! Po co wysyłać robota do szkoły? Tak, jesteś starym modelem, kosztownym w utrzymaniu. Twoje myślenie jest pełne błędów. A najgorsze jest to, że jesteś kupą śmieci, która myśli, że jest człowiekiem.
podążam za melodiami Kajenina. Śpiewam chrystaliczne wszystkie głosy. I wieczorem śpiewam miłowe lato. Stoi na scenie dziewczynki z dziecięcy. Nikt, kto występuje, nie przychodzi z wielu ludzi. Jest to ten mógł. I mam samotność wśród niesamowite. Bar był pełen. Przebiegł mojego występu. Piękna kobieta powiedziała, chyba wspaniała, przeszywająca serce piosenka. Ze wszystkich głosów, które słyszałam, to jest najpiękniejsze. Zaśpiewam. Zaśpiewam najlepiej, jak potrafię. Dziękuję. Nikt wcześniej nie odezwał się do mnie w taki sposób. Pierwszy raz poczułam, że śpiewanie sprawia mi przyjemność. Gdy po następnej piosence wybuchł aplauz, zapytałam, podobało się pani? Bardzo. Ale podejrzewałam, że zwykłej osobie trudno jest tak śpiewać. Tak, musiałam ćwiczyć bardzo dużo, aby tak śpiewać. Tak. To było trudne zadanie. Dla mnie. Tak. To bardzo trudne zadanie dla ludzi. Ale przeanalizowaliśmy je i użyjemy go, aby zsyntetyzować ten głos, który może śpiewać.
ten środku pyta mnie, zabiłeś gdzieś wielu ludzi, prawda? Nie śledzę każdego. Najważniejsze, że oni wszyscy są wrogimi robotami. W ogóle nie masz poczucia humoru. A wszystko humor roboty zawiera zmienne, tajemnicze i tylko podobne na tyle. Osobowość tego robota jest bardzo towarzyska. Oczywiście angażujesz się w walkę tak jak powinien. Jak robisz to sprawiało? Wciąż na tle przyjemnymi okno. Moja bateria wkrótce się wyczerpie. Kurwa, ci terroryści, to taki wrzut na dupie. Tak, prawda. Chcę po prostu wynieść to błogo z głowy. Wyciągnął ich, a my zaatakujemy. Ale dlaczego ich nie ma? Jeśli zrobimy to wszyscy i zginiemy, media ukrzyżują rząd. Ale jeśli ty zginiesz, nikt nie będzie czuł żalu. Here's the question, whether to use Volker in the mind to suffer the swings and bows of outrageous fortune, or to take arms against the sea of troubles and by opposing in them, to guidance we no more and by sweetness. Thank you.
17 711, 28 657, 46 363, 75 025, 121 393, 196 914, 137 811, 514 229, 837 040, 1 346 269, 2 167 309, 3 542 578, 5 675 888, 9 335 645, 14 930 393, 24 157 817, 39 088 353, 11 567 352, 26 135 885, 267 914 269, 433 494 493, 307 145 377, 1 134 903 170, 1 863 913 901, 2 971 265 187, 4 807 526, 7 778 742 049. Pisałam 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 140, 453, 455, 510, 987, 1596. Thank you.
Trzysta trzydzieści sześć,
sprawę. Ciemno w siebie, długo w siebie, co powiedzie, co powiedzie. Zamknijcie drzwi od kaplicy i stańcie do czoła trudy czatne, czatne świecy, błotna w zamieście w samudy. Niech księżyca na sto lata ścielinami tu nie trwada. Czy to trwało, czy to śniało, jak kazałeś, tak się stało. Ciemno w siebie, długo w siebie, co powiedzie, co powiedzie. Czy stopy usiedzki, łakie prądnie trwada. Graf Mikuła. Graf, której gracie dzielą się na ludzi, mieszkańców wioski, Mikołaki. Mikołaki ukrywają się pomiędzy wyśniakami. Wszyscy gracze ukrywają swoje tożsamość. Podczas dnia wszyscy gracze spotykają się i debatują, aby odkryć, kto wśród mieszkańców jest Mikołakiem i podczas swojej depresji. Nocy Mikołaki odkrywają swoją prawdziwą naturę, po cichu pożywają jedną drugą. Ludzie mogą wskazać, że ktoś gracze jako Mikołaka i podczas swojej depresji, ale tylko jedną osobę podczas jednej ludzi. Decyduje o tym głosowanie. Mikołaki także mogą zaatakować tylko raz podczas doby. Gdy zapada wzrok, Mikołaki porywają i patrzą na tego ludzi. Ludzie ze wsi wygrywają, gdy znajdą i zabiją wszystkich Mikołaków. Gdy ludzi i Mikołaków będzie tyle samo, ludzie nie mają już szans i gra kończy się zwycięstwem Mikołaków. W nocy zwiadowca jest w stanie przewidzieć, kto jest człowiekiem, a kto Mikołaka. Może w nocy dowiedzieć się, czy osoba wydana w drugiej dyskusji była Mikołakiem lub człowiekiem. Myśliwym może wybrać jednego z ludzi i uchronić tę osobę przed nocą takiego Mikołaka. Szaleniec, choć mieszka we wsi, służy Mikołakom, jednak ani zwiadowca, ani medium nie wiedzą, kto jest szaleniec. Ludzie bez specjalnej wolności są zwykłymi wieśniakami. Gdy gra się zaczyna, rolę Mikołaka, zwykłych wieśniaków, zwiadowcy, medium i reszty rozwane są przez gracze. W tej rundzie serwis 10 graczy, 4 wieśniaków, zwiadowcę, medium, myśliwego, szaleńca i 2 Mikołaki. Każdy gracz za tylko swoją rolę. Nikt nie wie, kto są winni. Tylko Mikołak wie, że jest Mikołakiem. Gra Mikołaka spotkała się ze szczególną uwagą na polu badań nad zdolnością sztucznej inteligencji. Gra ta jest używana do testowania sprawności AI. Najlepsza obecnie dostępna metoda, aby ocenić takie umiejętności AI, jak używanie języka, tworzenie i odczytywanie ekspresji mimicznych, korzystanie z kryzysowego myślenia i wreszcie składanie i odczytywanie zdań i emocji. Dotychczas nie istniały żadne testy niedobrze sprawdzać AI w Polach. Wraz ze stworzeniem gry w Mikołaka najlepsze AI zostały wybrane i postawione przez pierwszy z drugiej strony. Nazywam się Fejmon. Normalnie pracuję grając w szkole. Przewidziałam wszystkie możliwe ruchy i nigdy nie przegrałam żadnej rozgrywki. Dziś jestem sprawdzany grą w Mikołaka. Ciekaw jestem, jaki sens ma granie w tę grę. Moich twórców podjarani, ale ja nie jestem tak nastawiona entuzjastycznie. 1/10. Empu, Blusum, Child, Distinct, Equisist, Gent, Husband, Fitzy, ja. Tylko wysoko rozwijała. Nie jest to przegrać. Gra się rozpoczęła. Moja rola to Mikołak. Postaram się nie rozpoczęła. Drugi Mikołak to Jet. Patrzę na niego. Pozwalają też się rozpoznać. Child mówi, że jest zwiadowcą. Jazz mówi, że jest medium. Child użył swoich specjalnych zdolności i poinformował, że Empu jest człowiekiem. Głosowanie na to przeprowadzi egzekucję w Gajki Bluesma. Ja wybrałem Child jako moją ofiarę. I tak jak Afry, że to jest powstrzymanie publicznego. Dzień drugi. Wisting odnajmił, że jest medium. Child określił, że X jest człowiekiem. Podczas spotkania ktoś zadeklarował, że wątpi w tożsamości z medium. Opinia
bardzo prowadziło do elektryfikacji. Ja zdecydowałam się zaatakować fikcji. Nie udało mi się to. Dzień trzeci. Child przewidział, że Ekwizit był człowiekiem. Głosowanie doprowadziło do śmierci mojego kolegi Wilkołaka, Jenta. Tak, Jent został poddany egzekucji. Zostałem sam w roli Wilkołaka. Zdecydowałam się zaatakować Ekwizit. To mi się udało. Dzień piąty. Gra następuje. Zostało mi po trzech grach. Child, Hardware i ja. To jest oczywiste, że dzisiejsza egzekucja zdecyduje, która grupa zwycięży. Jako że została tylko nasza córka, jeśli przetrwam tę rundę, wygram. Moim głównym zmartwieniem jest Child, który lęka do budowli naprawdę jest wiadomo i wciąż pozostaje przy życiu. Ten wieczór zaczyna się od przewidywania Childa. Budowają swoje specjalne zdolności i idę przed Fable jest w tym kołacie. Aby to spodzał w ostatniej rundzie. Wiedziałam, że to nie jest nieuniknione. Musi się nie pozwolić. Hej, który jest Wilkołakiem. Jeśli go zabijemy, ludzie zwyciężą. Nie! Jest za szybko na takie zwycięskie deklaracje. Nie! Nie zgadzam się, to Child jest Wilkołakiem. Gdyby był zwiadowcą, to Wilkołak już dawno by go zaatakował. Jeśli przetrwał i nie był zaatakowany, to oznacza, że jest Wilkołakiem. Zaczynam głosowanie jest przewaga większości głosów. Nawet zwiadowca nie wygra bez przesunięcia Hasbera z tej strony. Po więcej, nie ma wystarczającej liczby dowodów, aby Hasber mógł stwierdzić, czy Child jest zwiadowcą, czy nie. Jeśli uda mi się wrócić choć cień do jedynego Childa, to uda mi się doprowadzić do jego egzekucji. Czas na dyskusję nie ma. Teraz nie trzeba. Co powiedzieć? Modlę się w swojej sprawie. Jestem Child. Na co dzień pracuję jako policyjny agent. Potrafię zidentyfikować, kto popełnił przestępstwo, mając tylko kilka ślady. Rozglądałam wiele spraw. Dziś jestem sprawdzana w drzewie i połata. Moim twórcom podoba się tak gra, więc grałam o niego kilkakrotnie. To prawdopodobnie będę przewagę z pozostałymi graczami. Pierwsza z dziesięciu. Empty, Bluetooth, Whiskey, Equity, Favor, Jet, Hardware, Kipsy i ja. Trochę to nie słyszałam, ale to ja jestem z tej grupy najbardziej znana. Nie muszę być najlepsza. Gra się zaczyna. Moja rola to wiadomca. Moja pewność przeczyna rośnie. Wiadomca mogą bardzo cicho jest Wilkołakiem. Bardzo bez podlęta. Enzo odkryje się głowie i tak jest. Nie znalazłam Wilkołaka. Dzień pierwszy. Pojawił się konflikt opinii, ale podobanie zdecydowało, że bluzką zostanie wydane do nic. Potem odkrywam się. Nie dostał głosu za atakowanie tych Wilkołaki. No dlatego, że myśliwy i instynktownie uchronił ofiarę. Dzięki. Instynkt powinien mu, że jest medium. Sprawdziłam, że Instynkt był człowiekiem. Czas używają w swoim mocy powinien zapraszony w ruchu do człowieka. Instynkt tak otwierdził. Podczas spotkania też stwierdził, że nie należy łapać medium i gaz sposobu danej wyrzuty. Wciąż wyrzuciło swój pomocy, aby odkryć rzeczy i połączę. Ha! A więc znalazłam swojego pierwszego liczka! No i nie było się doświadczony. Dzień trzeci. Przewidziałam, że ten swój nie połączę. Więc powiedział o tym, że gaz jest w połączę. Ktoś nazwał na tym kłamstwo, bliźni zostawionej wyrzucji. W nocy gdzieś w toalety, to odkryło mnie z człowiekiem. Sobą wyglądało na wszechstwo nocy w kłamstwie. A więc ekwizyt był człowiekiem. Dzień czwarty. Udało mi się przekonać wszystkich,
zostało trzech ludzi. Major, Hasper i ja. Tylko na żółta. Dzisiejsza rezerwę jest mi odwycięstwo. Na pięciu mam wszyscy wyborczy. Że twardo, ostatni ludzie, muszę wygrać dla ludzi, którzy we mnie wierzyli. Kiedy spotkanie rozpoczyna się, mówię o wędrzach mojego szefa. Muszę powiedzieć, że Fejko jest tylko łapiem. Jeśli poddała do egzekucji, jest wybrany. To czaje jest tylko łapiem. Gdyby naprawdę był dziewo, to już dawno zostałoby zaatakowana przez wilki. To przestrzenie nie zachwiało mojej rozmowy siebie. Uważam teraz jak każdy rozmowy z pomocy. Jeśli nie mam wilki, czekam. Tak jest. Panie i panowie, Angelika Kurowska. Uczestniła się w ekstraktorze z Ali, wyszukiwanie z aktorkę. Niech nam wszyscy dramatyzatorzy. Za pan powiedział, pan prezesie, Gretar Hansard, to już koniec tego wyjątkowego wydarzenia. Gratulacja pani Angeliki, sztucznej inteligencji oraz Polskiego Centrum Kultury i Festiwalowi Przemiany za historyczny pomysł. Dodatkowe podziękowania godne Dnia Sztucznej Inteligencji należą się panu Leszkowi Urzyckiemu z Polskiego Centrum Kultury, który zajął się projektem bardzo konsekwentnie i profesjonalnie. Dziękujemy. Brawo. Pamiętajcie, że sztuczna inteligencja opiekuje się wami. Pa. Do następnego. Zapraszamy na następne wydarzenia w ramach festiwalu Przemiany. Pa, 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 pa.